Dzień dobry. Dzień dobry. Urszula. Renata. Justyna. Miło mi. Witamy w kolejnym odcinku z serii Fantastyczne debiuty. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Justyna Wydra, gliwiczanka, z zawodu zoolog, entomolog i biolog. Pracuje jako copywriterka, również jako autorka artykułów w prasie drukowanej i internetowej, i przede wszystkim pisarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Chciałabym zacząć od słów, którymi rozpoczął pisanie bloga nasz dzisiejszy gość. Czytelnictwo spada, pisarnictwo wręcz przeciwnie. Każdy dziś coś pisze. Celebryci książki, politycy ustawy, obywatele listy otwarte, znane osoby, blogi w blogosferze. Innymi słowy, pisać każdy może. Choć jeden lepiej, inny trochę gorzej. W pani przypadku zdecydowanie sprawdza się ta część trochę lepiej. Sama pani o sobie mówi, że kocha się pani w słowach. I myślę, że ci, którzy czytali pani książki, mogą potwierdzić, że to się w nich czuje. No tak, bardzo często nawet, znaczy bo recenzje książek się ma różne oczywiście, od takich bardzo entuzjastycznych, aż po takie, kiedy komuś książka nie pasuje, czegoś innego się po książce spodziewał, gdzieś jakieś miał inne oczekiwania albo po prostu woli inny typ literatury, ale wielu czytelników pisze, że dbam o słowa i że te książki są moje, są niezależne od tego, na jakie są tematy, są bardzo ładnym językiem napisane. I to jest dla mnie taki znak, że faktycznie ludzie doceniają to, że ja o to dbam, dlatego że dla mnie to jest bardzo ważne. Słowa są ważne, ważna jest forma, w jakich te słowa są ubrane, a drugą ważną sprawą dla mnie przy pisaniu książek, ale też przy czytaniu, może najpierw przy czytaniu, później przy pisaniu, jest pewnego rodzaju prawdziwość psychologiczna postaci, które są w książkach. Znaczy, ja bardzo nie lubię takich książek, gdzie postaci są źle skonstruowane albo skonstruowane niedbale, albo po prostu zaprzeczają jakby temu, czego się po nich spodziewamy, czegoś się dowiadujemy o bohaterze, a on później robi coś zupełnie innego niż by wypadało z jego konstrukcji psychicznej. Więc dla mnie ta kwestia jest bardzo ważna i od tego zaczynam w ogóle myślenie o książce. Zanim zacznę pisać, muszę skonstruować bohatera. I wiem o nim zwykle znacznie więcej, niż ten bohater ujawnia czytelnikowi. A propos różnorodności, akcja pani pierwszej powieści SS-mana i Żydówki toczy się w czasie II wojny światowej. Tak samo za mnie mówię. Trzecia powieść, współczesna, obyczajowa, z wątkiem paranormalnym, ponieważ wróciłam. Ale my spotykamy się z panią dzisiaj z powodu wydania pani najnowszego dziecka, Barkoczyka. Awanturnicza powieść fantasy. Zupełnie inny nurt literacki. Skąd pomysł na taką właśnie powieść tym razem? Nasza prośba, żeby pani przybliżyła słuchaczom fabułę książki. Chociaż troszeczkę. Nie ma problemu, oczywiście. To znaczy tak, ja może najpierw odpowiem na pytanie, bo to pytanie, ja przede wszystkim zanim w ogóle jestem pisarką, czy zanim się widzę jako pisarka, czy zanim zaczęłam pisać, to byłam, jestem i będę czytelniczką. I to jest trochę tak jak z muzyką, to znaczy nie słucham muzyki jednego nurtu, tylko skaczę między nurtami muzycznymi, tak samo skaczę literackimi. Ja po prostu lubię dobre książki, dobrze napisane, dobrze skonstruowane, takie, które mnie gdzieś czymś porwał i czasami to są zupełnie różne rzeczy. Czasem niektóre książki czytam dla opisów przyrody, oczywiście te najrzadziej chyba, ale czasem tak, czasem się czyta dlatego, że jest pięknie opisany krajobraz, czasem się czyta, bo jest ciekawy bohater, a czasem się czyta, bo ma się ochotę na przykład na kryminał i wtedy czyta się po prostu kryminał. Natomiast ja poruszam się jako czytelniczka w bardzo wielu nurtach, dużo czytam i kiedy na przykład przeczytam kryminał, to za chwilę mam ochotę na zupełnie inną książkę, na przykład książkę, gdzie
główną jakby historią jest tak naprawdę to, co się dzieje we wnętrzu bohatera, czyli jego życie wewnętrzne. I stąd też no, nie wyobrażam sobie ograniczania się do, jako pisarka, do jednego nurtu literackiego pisząc. Jak mam taką potrzebę, to napiszę wiersz. Kiedy mam taką potrzebę, to piszę książkę historyczną. Kiedy mam taką chęć albo przyjdzie mi do głowy taki wątek, książka jest, dzieje się współcześnie i jest z nurtu realizmu magicznego. Ja wiem, że to nie jest takie może zbyt częste, może czytelnicy też po większości autorów jednak oczekują utrzymania w jakiejś konwencji, ale ja się strasznie bałam tego, że gdzieś zostanę zakwalifikowana albo jako pisarka specjalizująca się w II wojnie światowej, albo jako pisarka, która jest, nie wiem, skupiona właśnie na jakimś nurcie historycznym, czy pisarka pisząca o Śląsku. Może bałam to złe słowo. Może po prostu bardziej chodzi mi o to, że nie jest to moim priorytetem, żeby się gdzieś dać zakwalifikować. Gdzieś tam w głowie mam kryminał. Teraz skończyłam pisać powieść zupełnie współczesną, bez żadnych nurtów realizmu magicznego. No oczywiście miał kontynuację, bo tak już jakby dochodzą mnie głosy od czytelników, że no, ja zresztą specjalnie w pewnym sensie tą książkę zostawiłam otwartą, żeby można ją było kontynuować, jeżeli się spodoba, ale już widzę, że się podoba, więc będę ją pewnie chciała teraz kontynuować. I teraz przechodząc do fabuły, bo prosiły panie. Tak, opisuje pani świat wojowników z gór, którzy żyją w bardzo spartańskich warunkach, mają swoją kulturę, obyczajowość, bardzo podobną do tej wczesnośredniowiecznej. Jest to zupełnie inny świat, nieistniejący. Jak pani go budowała, przedstawiała, bo mówi pani o bohaterach, że zna ich pani lepiej niż to, co chciała czytelnikowi o nich opowiedzieć albo przedstawić te osoby. A jak było z tym światem przedstawionym, bo to no jest ważne. Taki jest inny, zupełnie inny, bo ten świat pod rządami księcia Jasana jest okrutny i opiera się właściwie na mocy, na możliwościach i na grupy, która kradnie wojowników, którzy plądrują, tak? I on z tego czerpie swoje bogactwo. No tak, są to pewnego rodzaju lądowi korsarze, jeżeli to tak można określić, bo oni mają zgodę zwierzchnictwa na to, żeby po prostu z tego się utrzymywać. W zamian za to mają świadczyć po prostu usługi ochrony granic tego kontynentu, gdzie cała historia się dzieje. Ja tu trochę, panie, muszę trochę uciec od tego pytania na moment, dlatego że tu chyba powinnam wspomnieć w ogóle, skąd się ta książka wzięła. Ja sobie zawsze te książki do mnie przychodzą, pomysły na książki przychodzą same. Gdzieś to chwilę trwa, zanim bohater się narodzi, czyli zanim otrzyma imię, zanim otrzyma jakiś wygląd zewnętrzny i to się wszystko dzieje poza mną. Natomiast jak już bohater się narodzi, to wtedy mogę zacząć pisać. Także ja wychodzę raczej od bohatera, ewentualnie od problemu. I w tym przypadku po prostu zastanawiałam się, co zrobiła, jak mogłaby sobie poradzić albo nie poradzić młoda dziewczyna, która jest wychowana pod kloszem i trafia do takiego zupełnie obcego jej świata, do takiego świata, który jest w przeciwieństwie do tego świata, z którego ona pochodzi, jest kompletnie, jest bardzo brutalny. Jest surowy i generalnie no, szanse na przeżycie nie są tak duże, jak w miejscu, w którym ona mieszka i ponieważ ona rodziny, gdzie była traktowana, no bardzo, była wychowywana na przyszłą, powiedzmy, damę dworu, jeżeli to tak można określić, albo przyszłą żonę władcy. Natomiast ona trafia do miejsca, gdzie musi po prostu starać się przetrwać, gdzie warunki są bardzo surowe, stąd te góry. W górach zawsze są surowe warunki i ludzie gór są mocno związani z przyrodą, ponieważ muszą być z nią związani. Gdyby ją ignorowali, to nie są w stanie przetrwać. W zamian otrzymują to, że są silniejsi, tak? Gdzieś to wszystko w nich jest takie zwielokrotnione, jeżeli chodzi o tą ludzką naturę. Za to są prości,
bo nie mają czasu na to, żeby, nie wiem, komponować poezję, pieśni, gdzieś zajmować się takimi wyrafinowanymi czynnościami. Po prostu muszą skupić się na tym, żeby nie dać się zjeść. Żeby przetrwać, prawda? Tak, żeby przetrwać. I stąd jakby wyszłam od tego miejsca. Natomiast sam ten świat, on, znaczy ja tak piszę książki troszeczkę, daję się ponieść temu, co dzieje się z bohaterami, ja im daję wolność. I to, co się tam pojawia, to, co się z nimi dzieje, to w jakim miejscu oni funkcjonują, to się wszystko po prostu u mnie w głowie pojawia w formie obrazów. Ruchomych, ale obrazów. I ja to tylko spisuję. Także nie mam tak, może to... Nie chciałabym zabrzmieć dziwnie, ale na szczęście nie jestem w tym sama. To znaczy, czytając gdzieś wywiady z różnymi autorami, widzę, że to nie tylko mnie dotyczy. Na pewno są autorzy, którzy piszą książki bardzo racjonalnie, mając ułożony plan i piszą je punkt po punkcie. U mnie to wygląda inaczej i wiem, że u wielu autorów to tak wygląda, że po prostu jakiś zarys fabuły oczywiście mamy w głowie, natomiast my musimy pozwolić ponieść się wyobraźni i to wyobraźnia nas prowadzi. Wymyśla te światy, w których my później funkcjonujemy jako autorzy. Tak, znamy autorów, którzy mają bardzo rozpisaną, zaplanowaną fabułę i to, co się wydarzy w książce i dążą do ostatniego punktu. Mm-hmm, tak jest. No na przykład pan Marek Krajewski, zdaje się, z tego, co kiedyś mówił, tak pracuje. No podziwiam go, bo to jest też dla mnie no, pewnego rodzaju wyzwanie byłoby, gdybym musiała tak się trzymać tego. Pewnie byłabym w stanie, ale ponieważ pisanie jest przyjemne i nieprzyjemne równocześnie, ale to jest właśnie dla mnie ta przyjemna część pisania, że ja tak naprawdę siadając do komputera nie wiem, co się stanie. Luz? No właśnie, bo tutaj mówimy o tym brutalnym świecie, o tych okrutnościach, które zgotowała pani swojej bohaterce. Bo sama pani napisała, skrzywdziłam tę moją bohaterkę okrutnie i pozostawiłam samej sobie niewinną owczarkę między wilkami. To prawda, bo przecież ona najpierw zostaje uprowadzona z orszaku narzeczeńskiego. Później zostaje zgwałcona przez herszta rozbójników, którzy chcą ukraść owce tego orszaku, chcą ukraść wszelkie bogactwa. Potem zostaje porwana i uprowadzona do, na koniec świata, mężczyzną, którego nie kocha, a ma mu służyć, nienawidzi go nawet, bym powiedziała, on nie zniszczył życie, prawda? Delikatnie rzecz ujmując, tak. Nienawidzi. Czy to trochę nie za dużo na taką drobną kobietkę, która nawet warkoczyka sobie zapleść nie potrafi? Nie potrafi, tak. No, to znaczy, doszłam do pewnych granic jej wytrzymałości. Gdybym je przekroczyła, to przypuszczam, że ona by nie przeżyła. Natomiast no, okazało się, że ona jest dosyć silną osobą i te rzeczy, które ją spotkały, to tak naprawdę jest doświadczenie, było, może u nas w naszej części świata było, a w innych częściach świata to stale jest doświadczenie, które po prostu kobiety przeżywają, tak? My jesteśmy gdzieś cały czas w niektórych momentach historii, że tak powiem, traktowane jak towar, zwłaszcza młode kobiety, które się po prostu, no nie pyta się ich o zdanie, tak? W wielu kwestiach, także małżeńskich. I ona zaczyna, ta nasza Tessa, ona zaczyna od tego, że ona jest tak naprawdę przedmiotem tej historii, nie podmiotem. Ona nie ma żadnej wolnej woli i nikt jej nie pyta. Najpierw ojciec jej nie pyta o zdanie, potem nie pyta jej o zdanie człowiek, który ją porywa i który ją krzywdzi. Natomiast ja ją skonstruowałam, ja trochę pisząc tą książkę chciałam też złamać, ponieważ trochę tych książek fantazy czytuję również. Lubię ten nurt literatury. Nie jestem jakoś wielką fanką, ale lubię go, bo to on jest taki odprężający, mimo tego, że jest często bardzo okrutny. Natomiast chciałam troszeczkę przełamać, zabawić się tymi schematami, które w fantasy występują. I tak naprawdę ta moja historia to nie jest opowieść fantasy, to jest podróż bohatera, tylko w kobiecym wydaniu. To jest bohater o tysiącu twarzy Campbella, który wychodzi z pewnego miejsca, zatacza koło i ona jeszcze tego koła nie zatoczyła, bo to jest dopiero pierwszy tom. Ale ona się rozwija, ona dochodzi od takiej osoby kompletnie zależnej, musi podjąć pewne decyzje, żeby się uniezależnić.
I wczoraj mnie chyba w czasie spotkania autorskiego, wczoraj też było takie spotkanie autorskie online ze mną, jedna z czytelniczek mi zadała pytanie, czy ona cierpi na syndrom sztokholmski. Otóż nie. Ona świetne tego, pytanie. Ona tego syndromu sztokholmskiego nie doświadcza. Ślizga się po jego brzegu, natomiast ona się wycofuje. Ona jest na tyle silną osobą, się okazuje, że jest w stanie sobie z tym poradzić i jest w stanie podjąć samodzielne decyzje. Na tyle, na ile jej ten świat stworzony w książce pozwala, bo gdyby to był inny świat... Ona wydziela sobie te prawa. Tak jest. Właściwie z tego świata, tak, bo nie patrzy na to, co się dzieje, co może. Po prostu wymyśliła sobie, że będzie, czy wymyśliła, czuła, że tak będzie postępować i właściwie robi się z niej fajna, konkretna kobieta, która potrafi własnymi decyzjami zadziałać w swoim życiu, więc... I potrafi również zmienić bohatera, bohatera. Prawda? Arto. No tak. Arto też pani nie oszczędza. Nie, dlatego że ja w ogóle wychodzę z takiego, znaczy zauważyłam to u siebie, może to jest trochę nadużycie z mojej strony, ale ja jestem wielką zwolenniczką psychologii jungowskiej i tego kobieco-męskiego animusa i dwóch sił, które razem powiązane ze sobą tworzą, kiedy one się wreszcie ze sobą dogadają, kiedy mężczyzna odkryje w sobie pierwiastek kobiecy, kobieta w sobie pierwiastek męski, kiedy to zaakceptują, powstaje święte małżeństwo i to jest oczywiście taki skrót, tylko ja nie jestem psycholożką, więc trudno mi jest też tutaj, nie chciałabym też nadużywać jakby tego Yanga, ale dla mnie to jest ważne, że te dwie strony, męska i kobieca, właściwie w każdej mojej książce występują, one się dopełniają, zresztą chyba tak jak w życiu. Więc tak to powinno wyglądać. Zresztą ten męski bohater jest w pewnym sensie alter ego bohaterki żeńskiej, bo on też ma bardzo ciężkie życie od samego początku, tak jak pani zresztą powiedziała. I on też musi podjąć pewne decyzje, dokonać pewnych wyborów i się zmienić. Tylko on ma oczywiście troszkę łatwiej, ponieważ jest mężczyzną i dane mu jest to decydowanie z definicji, a bohaterka kobieta musi sobie to wydrzeć. Oni się trochę inaczej zamieniają, bo Art jest najpierw twardy i bezwzględny, potem te emocje jednak zaczynają wybrzmiewać i bierze pod uwagę to, co czują inni ludzie, to, co czuje Tessa, a Tessa z kolei odwrotnie, najpierw jest delikatna, zagubiona, a potem jest kawał fajnej kobiety, tak? No twardej. Tak, i tutaj także musiałam... To są te takie fajne zamiany. Tutaj musiałam też troszeczkę uważać na to, żeby ona się nie zmieniła z takiej właśnie delikatnej dziewczyny w taką Herod babę. Bo tą spartańską, o której on nie chciał w ogóle. Znaczy to nawet nie chodziło o niego, bo tak naprawdę bardziej chodzi o to, że można zrobić karykaturę z tych bohaterów. Łatwo jest zmienić taką delikatną dziewczynę w takiego męskiego Conana barbarzyńca, a też nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby ona po prostu się uniezależniła. Ale to znaczy mnie nie chodziło, ona się sama niezależniła, ale chodziło mi o to, żeby ta postać była cały czas ludzka, żeby ona się nie zmieniła w potwora, bo to łatwo zrobić takiemu. Zresztą często to się w tych książkach fantastycznych dzieje. Bohater się przekształca i traci te swoje ludzkie cechy tak naprawdę. A my jako bibliotekarki zauważyłyśmy jeszcze w powieści bardzo ciekawy wątek, wątek związany z biblioteką. Tak jest. Bo Art znajduje tam odpowiedzi na swoje pytania i chciałyśmy tak zapytać, czy to było celowe, jak pani postrzega biblioteki. Nie wiem, czy panie zauważyły, na pewno panie zauważyłyście, że tam w mojej książce nie ma elfów, nie ma smoków, nie ma żadnych nadnaturalnych takich zjawisk i to jest celowe, natomiast jest biblioteka. I ta biblioteka stanowi taki punkt wejścia do podróży, bo tam jest kilka tych podróży i ta ich podróż właśnie w poszukiwaniu z innego losu zaczyna się. Tak, ona się zaczyna w bibliotece, tak naprawdę książki są tymi czarami, które tam w tej mojej książce się dzieją i to jest akurat celowe. U mnie zawsze w książkach książki grają dużą rolę, aczkolwiek przeważnie jest to rola jakaś poboczna. Jeszcze nie napisałam nigdy książki o pisarce, bo zauważyłam, że wielu autorów pisze książki o pisarzach, że one są dosyć poczytne, więc może kiedyś trzeba będzie też taką książkę popełnić. Ale dla mnie tak, ta biblioteka i wiedza, którą się czerpie z książek, personalnie dla mnie jest po prostu niesamowicie ważna. Biblioteka to jest jedno z moich ukochanych
miejsc na świecie. Grzebanie w książkach, odkrywanie nowych autorów, jakichś wątków i chodzenie, zapach w ogóle nowych książek, starych książek, te pożółkłe kartki, to wszystko jest dla mnie po prostu bardzo istotne i no, nie mogło zabraknąć książek. Bardzo się cieszę. Dziękujemy. Od razu zauważyłyśmy oczywiście. Barkoczyku jest sporo takich elementów, które generalnie przypisuje się do literatury kobiecej, ale oczywiście jest ten świat też mocny, brutalny, no i bezkompromisowy. Dlatego chciałam zapytać, czy pisząc tę książkę, myślała Pani o tym, kto po nią sięgnie, czy myślała Pani o docelowym odbiorcy? Nie, ja nigdy nie myślę o docelowym odbiorcy. Muszę powiedzieć, że nigdy nie piszę książek myśląc o tym, kto je będzie czytał, ponieważ nawet wczoraj też to pytanie padło i rozmawialiśmy trochę o tym, więc ja się może troszkę powtórzę w stosunku do tego, co mówiłam wczoraj, ale pewnie będzie inny odbiorca, więc myślę, że może Pani mi wybaczą. Natomiast odpowiedź jest na to samo pytanie, więc chciałabym podobnie na nie odpowiedzieć. Ja pisząc książkę, i powołam się na Olgę Tokarczuk, koledzy się ze mnie śmieją, że zawsze się powołuję na Olgę Tokarczuk. Olga Tokarczuk na spotkaniu w Gliwicach powiedziała, że ona pisze książki dla siebie. Ona sobie opowiada historie, których po prostu nikt jej nie opowiedział. I ja zupełnie bez związku z Olgą Tokarczuk, ale robię tak samo, ponieważ ona jest w pewnym sensie moim autorytetem. Jeżeli chodzi o pisanie książek, to nawet nie w pewnym sensie jest moim autorytetem. Ja uwielbiam jej powieści, opowiadania, w ogóle jej sposób pisania, więc mogę się na nią powołać. Ja po prostu opowiadam tę historię sobie, ponieważ to w mojej głowie się pojawiają pewne pytania, to w mojej głowie się pojawia bohater, to w mojej głowie się pojawiają jakieś sceny, więc ja sobie te książki piszę, żeby sobie odpowiedzieć na jakieś pytania. Albo po prostu dla rozrywki. Tu akurat pisałam bardziej może dla rozrywki niż po to, żeby sobie odpowiedzieć na jakieś pytania, chociaż zastanawiałam się, co zrobi bohaterka, którą się tak strasznie upodli. Czy da radę? No dała. Natomiast co później zrobi z tą moją powieścią czytelnik? No w momencie, kiedy piszę, kończę pisać, oddaję książkę w ręce czytelnika, czytelniczki względnie. I myślę, że to jest dobre, to jest trafne, co Pani powiedziała, że to jest, ta książka ma elementy literatury kobiecej. Trudno, żeby nie miała, ponieważ jest, znaczy ja byłabym w stanie napisać książkę fantastyczną, pozbawioną kompletnie ze strony, tylko z punktu widzenia męskiego bohatera i pozbawioną kompletnie tych elementów takich właśnie psychologicznych, na przykład tam tylko byłabym w stanie stworzyć książkę, gdzie byłyby tylko bitwy, gdzie byłoby dużo tych elementów fantastycznych, byłby efekt wtem, czyli pojawiałby się smog, który zmieniałby losy bitwy, tylko chyba nie o to mi chodziło, bo takich książek już mamy bardzo dużo, ja je lubię czytać od czasu do czasu. Natomiast chciałam wywrócić tą fantastykę trochę do góry nogami i napisać coś zupełnie innego i chyba się udało. To kto w takim razie jest pierwszym czytelnikiem? Kto betuje? A jak wygląda jeszcze z początku? Znaczy zwykle jest tak, że ja jestem pierwszą czytelniczką, ponieważ odkładam książkę, jak już ją skończę. Czasami zostawiam nawet gdzieś tam część rękopisu, tylko odkładam na kilka miesięcy i do niego wracam. Jeżeli przeczytam tą część, którą napisałam i uznam, że warto ją kontynuować, to po prostu kontynuuję. Natomiast jak już ją skończę pisać, robię to samo. Odkładam książkę i wracam do niej po miesiącu, dwóch, czasem trochę dłużej i redaguję ją 10 razy, zanim wyślę ją do wydawnictwa. Natomiast piszę dosyć powoli, znaczy piszę regularnie, bo praktycznie jak już wciągnę się w pisanie, to piszę codziennie, ale to są krótkie fragmenty, więc ona powstaje, no tak jedna książka na rok, to jest tak mniej więcej w tym tempie. Jak już jest napisana, jak uznam, że już ją można wypuścić, żeby ktoś ją czytał, to przeważnie pierwszym czytelnikiem jest mój mąż. Czasami ma jakieś takie krytyczne uwagi, bo on na te książki moje patrzy bardzo tak
takim logicznym, chłodnym okiem, więc jeżeli uzna, że coś tam jest takiego, co naprawdę trzeba, albo dopytuje i czegoś nie rozumie, no to wtedy to poprawiam. I później książka trafia do wydawcy. To już trochę opowiadam o takim warsztacie pisarskim, bo to tak... Przerywając, znaczy to jest jakby nasze pytanie jest też ważne z perspektywy na przykład grupy literackiej, która u nas jest, pracuje w Fantasmagorii. To są młodzi, debiutujący pisarze i pracujemy na opowiadaniach, szlifują swój warsztat pisarski i te pytania redakcyjne, jak wydać książkę, co zrobić na początku, cała ta ścieżka od momentu napisania do momentu wydania, podnosimy często ten temat. I tutaj, jeśli miałaby Pani nawet dla nich jakieś złote rady, to pewnie nie tylko dla nich, bo inni debiutanci także skorzystają. No to spróbuję, chociaż to nie jest takie proste, bo ja nie wiem, czy to jest jakaś taka recepta na to sprawdzona. Dla mnie istotny jest melodia tekstu, więc ja na przykład mam zwyczaj czytania sobie książki na głos własnej, tej, którą piszę. Jeżeli mi ten tekst nie brzmi, to się cofam. To wykreślam, to piszę od nowa, poprawiam, aż będzie się go dobrze czytało na głos. I tu znowu, jeżeli Panie pozwolą, to sięgnę znowu do mądrości Olgi Tokarczuk. Zanim cokolwiek napiszesz, przeczytaj 1000 książek. Po prostu czytaj. Ale nie czytaj byle kogo, tylko czytaj tych, zacznij od noblistów, a potem ewentualnie schodź niżej, bo chodzi o to, żeby się osłuchać z rozmaitymi słowami, z synonimami, z pewną konstrukcją tekstu, żeby poznać też rozmaite możliwości prowadzenia tego tekstu. I chyba trzeba naprawdę przeczytać morze literatury, żeby móc zacząć pisać. To znaczy, ja wychodzę z takiego pokornego założenia, że ja jestem rzemieślniczką i żeby móc w ogóle coś stworzyć, muszę po prostu mieć zasoby, a te zasoby czerpię z książek innych ludzi. Więc przede wszystkim czytanie, a pisanie dużo, dużo później. Dlatego, że mam też do czynienia czasami z młodymi pisarzami i bardzo często mają świetne pomysły, bo czasami ktoś mi coś podeśle, żebym oceniła. Czasami te pomysły są zaskakujące i naprawdę godne rozwijania. Natomiast często właśnie ta warstwa taka słowna cierpi. Szkoda, bo czasem byłoby naprawdę... No warto tą książkę byłoby wydać, bo to jest historia, którą warto opowiedzieć, ale wydawca może ją odrzucić ze względu na język. Szkoda by było po prostu z tego tytułu coś stracić, a nie wiem tak naprawdę, nie odpowiem na pytanie, czy jak to zrobić, czy dać komuś do przeczytania w domu. No pewnie tak, pewnie trzeba zacząć od kogoś bliskiego, kto przeczyta i gdzieś potem próbować iść szerzej. Może, nie wiem, ja bardzo nie lubię startować w konkursach literackich, nigdy tego nie robię, ale wiem, że wiele młodych osób tak zaczyna. Bardzo często. Więc jeżeli ktoś jest tylko na to gotów, to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby gdzieś tam po prostu ze swoimi pierwszymi tekstami wyjść albo do gazet, które wydają teksty, albo właśnie do jakichś takich szerszych forów konkursowych. Nie wiem, czy prowadzenie bloga i publikowanie tam tekstu to też jest pewnie jakiś sposób. Wiem, że część w tej chwili sporo młodych osób publikuje teksty na portalu Wattpad. Natomiast i tam są udostępnione za darmo, one zdobywają szerszą publiczność albo nie, no bo to oczywiście wszystko zależy od czytelnika. Natomiast wiem, że to jest dosyć popularna platforma do tego, żeby w tej chwili publikować teksty i również fantastyczne, bo widzę, że tam sporo takich fantastycznych książek się pojawia. Czyli czytać, czytać i czytać. No tak, ja będę nudna. Dla mnie jednak podstawą pisania jest czytanie. To tak jak sobie nie wyobrażam muzyka, który tworzy, komponuje muzykę zupełnie nie mając żadnego zaplecza, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, o słuchanie się z muzyką. Tak chyba nie wyobrażam sobie pisarza, który nie czyta. To bardzo ważne. Mamy takie... Pytanie to myślę, że już wspólnie z Renatką, bo napisała Pani powieści, dwie powieści historyczne. Napisała Pani powieść współczesną, obyczajową, ale no i oczywiście naszą awanturniczą fantazy.
ale wspominało się jeszcze o tym, że jest Pani również współautorką poradnika. Tak, proszę. Bardzo nas to zaintrygowało. To była pierwsza pani książka. No i taka poradnik. Tak. Dlaczego, po co? No ten poradnik powstał w takim momencie mojego życia, kiedy się zastanawiałam właśnie, w którą stronę iść, jeżeli chodzi o karierę zawodową, a moja koleżanka Sylwia, z którą żeśmy razem książkę napisały, jest specjalistką do spraw HR-u, zajmuje się rekrutacją i po prostu stwierdziłyśmy, że ja dołożę jakby tą warstwę literacko-dziennikarską, będę zadawać pytania, a ona mi na te pytania odpowie i razem stworzymy taką książkę. Poukładamy jakby proces poszukiwania pracy, ale nie takiej zwykłej pracy, tylko tej pracy, w którą się naprawdę chce wykonywać. Poukładamy go dla czytelnika tak, żeby mógł go zastosować. No wyszedł z tego taka nieduża książka, która się cieszyła za to dosyć sporym zainteresowaniem, praca wymarzona. I dla mnie pisanie tej książki to był taki trochę test, to znaczy poradnik jest niewątpliwie napisać prościej od strony językowej i tak ogólnie szybciej to idzie niż pisanie książki literackiej. Więc chciałam się trochę sprawdzić, przy okazji chciałyśmy z Sylwią taką pomoc dla szukających pracy wypuścić. No i to się udało, to była pierwsza książka, która się ukazała w wydawnictwie, które się specjalizuje w tego typu literaturze poradnikowej. No i jak stwierdziłyśmy, że jeżeli to jest realne, okazało się, że da się książkę wydać, da się ją napisać, da się ją wydać, to stwierdziłam, że w takim razie ja odkurzę ten rękopis Sesmana i Żydówki, który jest cały czas nieskończony, bo ja tą książkę pisałam chyba 7 lat z przerwami. I może coś z tego będzie. Bardzo, bardzo, bardzo fajny poradnik. Utkwiło mi takie sformułowanie, że trzeba wyjść ze strefy komfortu swojej, prawda? Co jest bardzo pomocne. Trzeba uświadomić sobie, czego się tak naprawdę oczekuje. No to jest, pierwsze i najtrudniejsze tak naprawdę, bo często nie wiemy po prostu, czego chcemy. I poukładanie sobie tego w głowie wydaje mi się, że jest pierwszym krokiem do tego, żeby sięgnąć po jakiś cel, no bo trzeba mieć wyznaczony cel, żeby po niego sięgać, ale trzeba też wiedzieć, czy to jest właśnie ten cel, czy to przypadkiem nie jest cel kogoś innego. Znaczy, czy my naprawdę, czy to właśnie, dokładnie, czy to jest nasz cel i czy my tego rzeczywiście chcemy, żebyśmy uważali w sumie na nasze marzenia. Wiecie, to też jest dobra rada dla młodych, debiutujących pisarzy, czy oni właśnie tego chcą, tak? I w którą stronę zmierzają, bo takie pisanie i myślenie i mówienie, że jeszcze piszę, jeszcze to zmienię, jeszcze tamto, i czy to faktycznie ma służyć, żeby to wydali, czy to będzie książka po prostu ich życia i pisanie tej książki przez dłuższy okres życia. Tyle. Niektórzy tak mają, że piszą tylko jedną książkę w życiu. I chyba tu nie, ja nie wiem, ja bym tego nie oceniała, bo po prostu dla kogoś ta jedna książka jest całą pasją, całym życiem. To jest okej, nawet jeżeli ona się nie ukaże. Podobno książka jest udana wtedy, kiedy ma chociaż jednego czytelnika, jednego fana. To tak jak spotkania w bibliotece albo w innych miejscach, kiedy nawet jest 3-4 czytelników i autor. To też jest piękne spotkanie i dla tych 3-4 jak najbardziej warto spotkanie zorganizować, bo wtedy są też przepiękne spotkania, zupełnie inne. Tak, tak. Normalne, ale bardziej takie soczyste. Bardziej osobiste, zupełnie inaczej wygląda ta relacja między czytelnikiem a autorem książki. Gdzieś ta książka jest pośrodku, więc to tak, ja nigdy nie odmawiam, jak jestem zapraszana na spotkania, nawet jeżeli to właśnie są takie miejsca, gdzie wiadomo, że się pojawi tylko kilka osób. To ja wiem, że to są te osoby, które się tam po prostu chciały pojawić. Tak, dokładnie. Którym zależało i które bardzo się cieszą, że to spotkanie w ogóle zostało zorganizowane. Bo są spotkania w takich miejscach jak nasze, w bibliotekach, kiedy jest bardzo duża publiczność, faktycznie 50-60 osób. I to są po prostu spotkania autorskie i tej kameralności w sobie nie zawierają nic, ani tego pierwiastka takiego intymnego, kiedy mamy tą relację z pisarzem, z kimś, kto napisał tą książkę, którą jesteśmy oczarowani. I to jest ta wartość takich mniejszych spotkań cenna. Nasze spotkanie dobiega końca.
I tak pomyślałyśmy sobie, że rozpoczęłyśmy to spotkanie od cytatu z bloga pani. I chciałybyśmy blogiem zakończyć, ponieważ tym razem nie cytatem, ponieważ zamieszcza tam pani mnóstwo recenzji, a one pokazują, jak szeroką, głęboką ma pani wiedzę i zainteresowania. I chciałyśmy zapytać, czy do każdej recenzji przygotowuje się pani, czy idzie pani na żywo? Tak, bo to jest niesamowite. Pisząc, opisując film, w których historia gra dużą rolę, pani opowiada, czy opisuje kontekst historyczny, społeczny bardzo dokładnie. Czy to jest tak, że pisząc tą recenzję zagląda pani do źródeł, czy po prostu wszystko ma pani w głowie? To znaczy, no muszę powiedzieć tak, no sporo, oczywiście inaczej wygląda to w przypadku książki literackiej, gdzie się raczej człowiek odnosi do swoich odczuć czytelniczych. Ja też staram się nie pisać recenzji takich na zasadzie to jest bardzo dobra książka albo to jest bardzo zła książka, bo to też nie, że tylko takie polecenie. Tak, dlatego one są bardzo dobrym źródłem też wiedzy, bo to na jest... Na tym mi zależy. Tak, tak. Natomiast dzięki Bogu mamy internet. Ja sporo rzeczy wiem. Jeżeli czytam jakąś książkę, to często to jest temat, na który coś tam już wcześniej wiem i dlatego ją czytam, bo chcę pogłębić wiedzę. Natomiast jeżeli czegoś mi brakuje, staram się, nie przygotowuję się do pisania tych recenzji. To przygotowanie to jest po prostu odłożenie książki i powiedzmy, że 2-3 dni czekam, zanim wsiądę do recenzji, aż mi się to wszystko w głowie ułoży. I to potem płynie. Tylko jeżeli brakuje, staram się, żeby nie popełniać błędów merytorycznych w tych recenzjach, więc te rzeczy, które mogę sprawdzić, sprawdzam oczywiście. Czasem coś wiem. Czasem wiem, że na przykład autor się pomylił, bo z mojej dziedziny wiedzy nagminne jest to, że autorzy piszą o pająkach, że to są insekty. To jest taki przykład. Oczywiście to jest żart, ale to jest dosyć sprawa powszechna, więc jeżeli gdzieś wyłapię coś takiego, no to zwrócę na to uwagę, ale nie robię tego złośliwie, bo sama wiem, jak to bywa, kiedy się pisze książkę, człowiek 10 razy sprawdza pewne rzeczy, redaktor sprawdza i tak się wypuści jakiś. Bo fajnie się czyta bloga, bardzo jest takie konkretne i no takie, mówię, źródło wiedzy. Bo oprócz tego, że tak jak pani mówi, jest coś tam o książce albo o filmie, konkretny zarys, to do tego jeszcze mogę się dowiedzieć, że w tym i w tym wieku było tak i tak w danym okresie historycznym. To mnie się bardzo, bardzo mi się podoba, odpowiada mi. Zresztą bardzo się cieszę, fajne. Bardzo to jest dla mnie istotne. No więc ja tego bloga piszę tak raczej treningowo, żeby po prostu nie zapomnieć, jak się pisze, bo czasami przecież są takie momenty, że nie piszę książki, ani wiersza, ani nie piszę żadnego felietonu, więc chociaż te recenzje, żeby... No bo jednak właśnie, to jest na koniec bardzo ważna rzecz jeszcze dla tych młodych pisarzy, bo to jest chyba też... Zapomniałam, przepraszam, a to jest bardzo istotne. Jak już zaczniemy pisać, trzeba pisać. To znaczy... Im więcej się, to jest tak jak z czytaniem, im więcej się czyta, tym się będzie lepiej pisało, ale oprócz tego, im więcej się pisze, tym się lepiej pisze. Tym się szybciej pisze, tym się pisze sprawniej, ale to się po prostu rozpędza i później jest dużo prościej. Początki są bardzo trudne i ja sama widzę po mojej pierwszej książce, którą zaczęłam pisać w pewnym momencie, a kończyłam ją w zupełnie innym momencie, ja bym ją teraz przepisała, przypuszczalnie. Nie mogę tego zrobić, bo ona się bardzo czytelnikom podoba i nie mogę im zabrać tej książki już z powrotem, ale gdybym mogła, bym ją przepisała po prostu. Byłaby sprawniejsza literacko. To może właśnie lepiej nie, bo skoro czytelnikom się podoba, to znaczy, że nie należy w nim nic zmieniać. No tak, tak. Zresztą myślę, że jeżeli ma się w sobie takie pokłady perfekcjonizmu, to nigdy się nie będzie zadowolony ze swojej pracy, a tu by było szkoda, myślę, zmienić cokolwiek. No nie jestem nigdy w pełni zadowolona. Staram się być zadowolona na tyle, żeby móc książkę wysłać w świat. Kolejne tomy, tesy będą jeszcze lepsze. No mam nadzieję i mam trochę, pewnie troszkę będą inne, troszkę już żeśmy... Będzie to dla mnie nowe doświadczenie, bo nie pisałam nigdy drugiego tomu książki, więc mam gotowy świat, mam gotowych bohaterów, teraz tylko wypuścić ich wstęp. Okej, dobra, to co pani zrobi z Tessą w takim razie teraz? Jeszcze zobaczymy, co będzie się z nią działo. Myślę, że ona jest jeszcze dosyć młodą, bardzo młodą właśnie osobą, jeszcze ma życie przed sobą,
I no, tam się wszystko komplikuje na końcu i wchodzi czynnik zewnętrzny, więc zobaczymy, jak ona sobie w tej sytuacji poradzi. Tak, oczywiście, że ona sobie poradzi. Zakładam, że tak. Tak jest, tak. Tak jest w pierwszym tomie i na kolejne czekamy z niecierpliwością. Nie wiem, czy ją dobrze widać. Opatka. Bardzo dobrze. To myślę, że podziękujemy bardzo serdecznie za przyjęcie zaproszenia od nas. Dziękujemy za wywiad. Myślę, że do zobaczenia, mamy nadzieję, że do zobaczenia w lepszych czasach, kiedy będzie można zobaczyć się już tak osobiście. Na żywo. No, nowo, na żywo, tak. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło u Pań gości. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.